przerwać. Nie po prostu nagrywać prawdę, ale tak, ja jestem tutaj chodnik i ja... Pan jest, tym... pan jest od jakiej firmy? Nie, nie, jest z uniwersytetu. Z uniwersytetu, tylko że jest mały problem, bo to jest teren prywatny i tutaj nie można nagrywać. Tutaj potrzebujemy maila oraz potwierdzenia od administracji Torusa. Także jakbyście chcieli Państwo coś tutaj nagrywać, jakiekolwiek ujęcia, to prosiłbym o najpierw kontakt z administracją Torusa, napisać do nich maila, my dostaniemy zwrotnego i wtedy jak najbardziej możecie Państwo tutaj sobie nagrywać. Okej. Okay. Tak, nie teraz... można skończyć tutaj, bo mamy jeszcze... Określenia, nie mają zgody na to. Ani dyrektor WP nie pozwolił, właśnie. Ani administrator nie pozwolił. No właśnie chodzi o to, że nie mamy żadnego potwierdzenia, także nie mogę Państwu udostępnić teraz te nagrywania. Gdzie ten materiał się ukaże, w jakim terenie? Gdzie jest płot? To jest płot? Prywatne. Tak, to jest teren prywatny, aż do momentu tego tutaj płotu kamiennego. Także cały tutaj teren alchemii należy jako teren prywatny, łącznie z frontem oraz boczną częścią, aż do ulicy. Ale front chodnik jest? Sam chodnik z drogą rowerową można. Można, tak? Tak, tam z drogą rowerową można, ale już ta część, która jest przy samym budynku, do schodów nie. Nie. Okej? Okej. Dobra. Dobra. Dziękujemy. Czyli rozumiemy się. Idziemy i z powrotem. Super. Dziękuję bardzo. Otóż, ale powoli, bo moja polska jest słaba. Ale ja rozumiem, jest, która jest strona jest prywatna i gdzie nie jest prywatna. Tutaj jest prywatna? Tak, że jakby przy budynku nie można, tylko można jakby gdzieś... Ale ten miejsce to jest prywatne też? Tam, albo... Przepraszam, może mi tutaj? No właśnie... Tak, właśnie, to właśnie. Wszystko wokół budynku jest prywatne. No właśnie, bo w ogóle chodzi o to, że wokół budynku, że nie możecie nakręcać budynku. Tak, tak. Otóż to. Ale tu nie jest, chodzi o... Budynek, ani żadna firma, żaden znak handlowy, ani nawet sam budynek łącznie z tymi tutaj wszystkimi infrastrukturą. Tyłem do budynku ulicy, jak ewentualnie w stronę ulicy. Tak. Ujęcie taki może mi kosztować. Ujęcie, tak. W stronę ulicy? Nie mogę. Nie. To nie jest prawda. No nie wiem, do mnie dzwoniła ochrona z budynku, no. Ale to nie jest legalna sytuacja. To nie jest strefa, bo nawet jestem w stanie to zrobić do policji, tak? No. Ale może jeżeli to jest prywatne miejsce, oczywiście nie chcesz. To jest tak. Szanuję. Ale tam jest publiczne, mogę stawać tam i kręcić z robotem. Tak, z daleka to też inaczej, nie? Chodzi o dokładnie miejsce nagrywania. Jeżeli panowie rozłożą się tutaj, to jest naruszenie terenu prywatnego. Dlatego nie możecie państwo tutaj się rozłożyć. Dlatego na przykład może pan się rozłożyć po drugiej stronie, tam gdzie jest teren prywatny. Tak, to nadal należy wszystko tutaj do terenu alchemii. To mówiłem, do ulicy, tu przy ulicy, tu dookoła, tak, łącznie, tak, te wszystkie, cała infrastruktura należy tutaj do terenu alchemii oraz Torusa, pod administracją Torusa. Łącznie, tak, wszystko do ulicy. Tak, to jest nasze wnętrze materiał. Ale w jakim celu to jest nagrywane? Właśnie. Co myślisz? Nasz wewnętrzny materiał, nasz wewnętrzny, czy to jakiś publiczny materiał? To jest trudne pytanie. Gdzie to będzie? Ja wiem, że dużo nie wychodzi w publikę, ale to jest... Gdzie to będzie puszczane? Kto to będzie oglądał? Tak. Bo w Anglii mamy publiczne i prywatne, ale jest trzeciej kategorii. A gdzie jest reszta ekipy? Gdzie jest reszta ekipy? Tylko, że właśnie... Gdzie jest ta dziewczyna, co była przebrana? A to już chyba inna ekipa jest w ogóle. Inna ekipa? No to wygląda. A to skąd wy jesteście? Ja Anglia, ale nie Anglia. Tutaj. Ale z jakiej firmy? Z jakiej firmy? What corporation? Nie,
To nie są nasi. No nie są wasi państwo. Nie, to nie są ci nasi. No właśnie, wasi już poszli do was do góry na WP i teraz się zrobiło zamieszanie, bo dwóch kamerzystów... No właśnie, skąd tu się jakaś telewizja nagle? Nie wiem. Czyli jeżeli panowie nie są z WP, ani w ogóle z Alchemii, to panowie nie są w ogóle uprawnieni w tym momencie do nagrywania, ja ani na terenie. Ja szukam innej ekipy. Pani ekipa to już dawno się zwinęła z centra. Bo tam mnie dzwonił ochroniarz, tak? I ja nawet nie wiem. Bo my też, ja byłem też święcie przekonany, że to znowu kamerzyści z WP. To, no właśnie, to jakby mnie nie dotyczy. Okej. Okay. Czyli panowie nie są ani związani z Alchemią, ani nie są z Alchemii. Tak. Tak, czyli w takim wypadku niestety nie mogą państwo nagrywać w tym terenie. Nie ma na to zezwolenia. Niestety na tym terenie panowie nie mogą się rozłożyć. Ale gdzie jest koniec teren? Dokładnie. Tu, aż do samej ulicy. Jak od krawężnika cała tutaj ta infrastruktura. Gdzie są rowery? Jest. To jest prawda. Ale ja nie mam. Niestety tu w Polsce mamy trochę inne prawo, jeśli dotyczące terenów prywatnych, a terenów publicznych. Europejskie Unie pieniądze płacą na to. Tak, tylko że akurat ta część została wyremontowana przez Torusa oraz jest pod utrzymaniem Torus oraz Alchemii. Dlatego ta część jest wydzielona jako część prywatna, a reszta terenu jest częścią publiczną. Na tym to polega, dlatego że ta droga rowerowa leży na terenie prywatnym Alchemii. I o to mi chodzi. Dlatego to jest po prostu teren prywatny, pod którą opieką ma Alchemia i Torus. Dlatego panowie nie mogą się tutaj rozłożyć po prostu, nie? Polecam po prostu znaleźć inne miejsce. Dużo jest różnych miejsc, na przykład Hala Olivia. Hala Olivia już jest na przykład terenem użyteczności publicznej. To jest pogięte. Ale ten miejsc jest czekane, bo czemu nie możemy nagrywać te prywatne budynek? Ja wiem, ale co myślisz? Bo to jest budynek wybudowany prywatnie przez prywatną osobę, jedną, która wykupiła to sama cała dla siebie. To tak, jakby nagrywać czyjś dom. Na tej samej zasadzie to jest. Bez jego zezwolenia. To jest na tej samej zasadzie dokładnie. Ale, to jest po prostu teren prywatny. Jest możliwe nagrywać dom pod mój sąsiad. Tak. To jest no właśnie, ale to nie wchodźmy w polemizację. Twój dom jest obrazek, o twój dom na internet. Wiem. Dlatego właśnie chodzi o to, żebyście nie ujmowali budynku w kadr. O to chodzi. Możecie ujmować lasy, możecie oglądać na przykład uniwersytet, możecie ująć, bo to jest miejsce publiczne, ale to jest tak jakby dom, teren prywatny. O to chodzi. Jak wiadomo, prawo jest pokręcone, ale niestety musimy go egzekwować. Tak. Także no niestety panowie nie możecie tutaj nagrywać, ok? Prosiłbym się o zawinięcie wtedy. Ok? Miłego. To same może. I tu jest problem. Więc nie będzie na YouTube, nie będzie mi... Pan nie już, będzie mi pan już powiedział. Nie. Słowo się rzekło. Nie. Będzie mi płacić prywatnie w domu. To jest prywatne, nie jesteśmy firmą, na pewno nie. Jesteśmy prywatne osoby, które kręcimy tutaj film o nasze działania. Aha. To jest jakby, że pan był na wakacje. Ja rozumiem. A pan. Tak, wiem, wiem. A ktoś chodzi do pana i mówi: nie tutaj, proszę pana. Tak, ja tutaj wiem. Tutaj to wybrzeże. Nie, powiedz mi jeszcze, Mateusz, w jakim celu to nagrywają? Gdzie to będzie puszczane? Dobra, słuchaj, to teraz tak. Panowie mówią, że są osobami prywatnymi oraz nagrywają dla samych siebie. Dla użytku prywatnego. Znaczy się, panowie, musicie mnie zrozumieć, bo raczej mało który chodzi z tak profesjonalną kamerą sobie nagrywać tak po prostu. Skasowanie tych nagrań, niech ci pokażą, że skasowali. Muszą mieć zezwolenie od prywatnego, od właściciela terenu, tak? Dobra, to robimy tak, wtedy policję nie. Poproszę tylko o pokazanie, żebyście usunęli materiał, w których jest ujęta Alchemia. Tutaj, pan pokaże tylko, jak pan usuwa materiał. Okej? Okay? Prosił. Nie.
Nie zrobi pan tego? Nie usunie pan materiału? Panowie nie chcą usunąć materiału. Nie, chwileczkę, chwileczkę. Tak, ale proszę panem, ja rozumiem. Czy mamy wolności, czy nie? Ja rozumiem, ale no wie pan, tutaj jest, chodzi o samo uprawnienie, bo tu wygląda takie podejrzenie, jakbyście byli państwo się na policję, czy... No inaczej, zgadzają się państwo na przyjazd policji? Ja nie zgadzam się. A usuniecie państwo nagranie w tym momencie i pokażecie mi, że usunęliście nagranie? Nie? No bo to jest albo, albo. Albo wóz, albo przewóz. No w takim razie... Było za głośno. Teraz rozumiem, że jest twoje praca i twoje szef. Niestety nie, ponieważ ma się zapisane nagranie tutaj z Alchemią. Ja rozumiem, że możecie to uznawać za godzenie w wolność. I szczerze, ale no niestety... Ten kierunek nie będzie iść. A jeżeli pan chce wezwać policję, nie będzie mieć ten kierunek. Nie. Tak. Trzeba to zbierać. Ale będzie my będziemy teraz iść, dobrze? Krzychu, chodź tu. Tak. Bo skończyliśmy też. Nic nie możemy zrobić tutaj. Sekundetkę. Panowie, poczekajcie, może się zaraz wyjaśni. Because we are waiting for police. Send the police to us there. We're going to Why? Okay. Don't worry, please. It's not worth your stress. All right. Okay. So take your time. Okay. And we're going to be walking after. So if you want to get the police, if you want to come after us, then we're going to be walking that direction. Okay. Okay, no problem. Okay. Careful how you walk back. But just take your path. Okay. And so will they call the police or not, I wonder?